Cześć, z tej strony ja, witam wszystkich serdecznie w Armored Warfare. Dzisiaj taki poradnik dla czołgistów. Tutaj jeden z Was w komentarzach pytał, która dziewiątka jest najlepsza. No tutaj tak pod każdym względem nie ma najlepszego czołgu, dlatego właśnie ten poradnik będzie to porównanie Challengera 2, Leoparda 2, 6, Abramsa 1A2 i T90 MSA. Dowiecie się tutaj, który najlepiej jeździ, który ma najlepszy pancerz, najlepiej strzela i tak dalej, i tak dalej. Może zacznijmy od opancerzenia. W każdym filmie powinniście mieć weak spoty, ale jeszcze w ramach przypomnienia, T90 ma największy tutaj. Można tutaj strzelać 8 tiery, tutaj się wbijają, podejrzewam, że część 7 również, dlatego no spory weak spot. Oczywiście jak jeździmy do tyłu, do przodu, troszkę jeszcze kręcimy tutaj kadłubem, no to wstrzelenie się w niego jest o wiele trudniejsze. Później mamy tutaj wszystkie wizjery kierowców, można w nie śmiało strzelać. Oczywiście od czasu do czasu wchodzi tutaj na styku wieży z kadłubem. No i również mamy czajnik, który tam za 200-300 pociski tutaj w niego wchodzą. Jeśli chodzi o bok, to dodatkowe opancerzenie, jeśli jakieś czołgi je mają, oczywiście blokuje pierwszy pocisk, nieważne jaki jest, dopiero drugi w to samo miejsce tutaj ma szansę się przebić, więc lepiej strzelać tutaj. No i tył kadłub jest, z tego co pamiętam, ciutkę gorzej opancerzony, tak jest, więc lepiej strzelać w dół niż w górę. I jeszcze pod kątem można się tutaj przebijać, celując mniej więcej o tak, żeby pocisk wleciał do środka. I też dosyć często te pociski tutaj przechodzą za pełne obrażenia, można nawet czasem krytyka nie strzelić, więc całkiem fajna sprawa. No i z dziewiątek T90 MS, jeśli stoi w miejscu, to jest najłatwiejszy do przebicia. Trzeba tutaj zasłaniać tą dolną płytę i wtedy już jest całkiem nieźle. A jeśli nie ma jak tego zrobić, no to trzeba być cały czas w ruchu. Więc gracze, którzy grają dosyć statycznie, no mogą mieć problemy na tym czołgu. Poza tym jest to czołg, który posiada najmniej hit pointsów, 2290, więc najłatwiej jest go zniszczyć, bo trzeba stosunkowo mało w niego pocisków tutaj trafić i będzie on wtedy zniszczony. Kolejny czołg, który posiada pancerz bardzo dobry, ale hit pointsy tutaj również są stosunkowo małe, 2635, jest to Leopard 2.5. Jego weak spoty to tutaj, zobaczcie, tutaj mamy, właściwie w ten region jak strzelamy, mamy największą szansę tutaj na penetrację. Też można od czasu do czasu się wstrzelić między wieżę a kadłub. Bok, tutaj jest tylko dodatkowe opancerzenie, więc na wszelki wypadek lepiej tu nie strzelać, tylko no, mamy całą masę tutaj kadłuba. Wieża też jest nie najlepsza, bo 420 na boku, a tutaj jest troszkę pod kątem, jakieś też są dodatkowe płyty, więc lepiej tu nie strzelać, tylko zacząć ostrzał tego sektora. No ale po co strzelać wieżę, jeśli mamy możliwość w kadłub, to strzelamy w kadłub, tył mięciutki, więc tutaj wchodzi wszystko. Kolejny jest Abrams. Abrams hit pointsów już ma całkiem sporo, jak widzicie 3200, no tutaj z dodatkiem on tam miał jakieś niecałe 2800, jakoś tak. Zaraz może jak na niego by tutaj zerknąć, żeby mi teraz to sprawdziło, chyba nie bardzo jest jak, chociaż może w statystykach też pokazuje już z tym. Trzeba sobie odjąć 11% od tego i wyjdzie wam ile jest. W każdym bądź razie opancerzenie bardzo dobre, tutaj też żadnych weak spotów. Weak spot jest tu,
Czasem też wejdzie między wieże, ale bardzo rzadko. No i standardowo tutaj wizjery, więc trzeba tutaj strzelać, ale też w większości wypadków wchodzą bardzo małe obrażenia albo nawet coś podinguje, więc trudno jest tutaj się wbić. Bok też całkiem ładnie tutaj jest zakryty, tu można sobie strzelać. Wieża, jak widzicie, potężna, 720, więc nawet bok wieży często tutaj wszystko wyłapuje, odbija, nic się nie dzieje. No tył mięciutki, można tutaj ten czołg z tej strony ugryźć jak najbardziej. No i na samym końcu mamy Challengera, który weak spot ma tutaj, ale też nie jest tak łatwo się wstrzelić. Ten jest już naprawdę trudno, trzeba częściej strzelać w garnek. No i bok najlepiej tutaj, ta wieża też jest tak potężnie opancerzona, że no niewiele tutaj możemy zrobić. Tył mięciutki, dół, więc można śmiało strzelać. No jak widzicie, są tutaj siatki, które na hity całkiem nieźle zabezpieczają, ale też bez jakiejś tam większej rewelacji. Jak mamy tutaj potężne niektóre hity, to powinny przejść, więc no, największą tutaj możliwością tego czołgu jest pójście w hit pointsy. Na dzień dobry jest 3300, a można wziąć sobie jeszcze 3 ulepszenia. Te daje punkty kadłuba, ta daje punkty kadłuba, te również daje kadłub, albo te, więc bierzemy 3 i mamy ponad 4000 hit pointsów, czyli naprawdę coś niesamowitego. No praktycznie prawie dwa razy tyle, co ma T90 MS, więc czołg naprawdę trudny do zniszczenia, trzeba go strasznie długo skrobać. No i dodatkowo jest właśnie przepotężnie opancerzony tutaj. Ten pancerz naprawdę robi wrażenie. Nawet wieża z tyłu ma 359, więc no kawał czołgu. Jeśli chodzi o teraz mobilność, najszybszym czołgiem jest Leopard 2A6, może on też wziąć do mobilności ulepszenie, można w razie czego jeszcze z tego skorzystać, wziąć drugie sobie i wtedy ten czołg najszybciej się rozpędza do prędkości 72. Kolejny za nim jest T90 MS, on też się niby rozpędza do 72, zresztą tutaj 66 i 59, tyle że T90 MS rozpędza się znacznie wolniej. Zobaczymy, jak jeszcze tutaj te statystyki mówią, 7 sekund do 32, a jak jest u Leoparda, gdzież my mamy nasz silnik, tu 5,70, no jest różnica, sekunda 30 to sporo jak na taką ciężką konstrukcję. Jeśli chodzi o teraz obracanie kadłuba, bardzo ładnie to wygląda u T90 MS, jest strasznie zwrotny, dobrze jest tutaj właśnie dać mu jeszcze dodatkowo, tutaj są ulepszenia, można jeszcze wziąć sobie w załogancie, tutaj jest przyspieszenie, szybkość celowania, więc ja tutaj dałem coś innego, ale można jeszcze, tutaj jest właśnie obrót wieży, to jako drugi bardzo możliwe, że wezmę, więc wtedy ten czołg jest nie do objechania, po prostu tak szybko obraca kadłubem i wieżą, że nadąży za wszystkim, nawet za zwiadowcami, więc on, jeśli chodzi o zwrotność, jest pierwszy, później jest Leopard, później jest Abrams i na końcu Challenger biedny, który jest no naprawdę takim małsikiem, jeśli porównując go do Wota. Wielki, bardzo dużo hit pointsów, bardzo dobre opancerzenie, no, działo najsłabsze, więc tak to wygląda. Dobrze, teraz może o
o broni. Najlepszy arsenał uzbrojenia ma, jak widzicie, T-90 MS, ma on pociski przeciwpancerne, ma on HE-ki do działa, mają HE-ki, które jako są ATGM-y, więc no długo się przeładowują, ale są skuteczniejsze, i ma on również ATGM-y właśnie z ładunkiem kumulacyjnym, które mogą zadać 972 obrażeń, a mają 1310 penetracji, więc całkiem nieźle można się tutaj przebić, jak się dobrze poceluje. Większość czołgów najlepiej celować weak spoty, jeśli się uda trafić, no to obrażenia kosmiczne wchodzą. Kolejnym czołgiem z bardzo dobrym uzbrojeniem tutaj mamy Leoparda 2A6. Również mamy przeciwpancerne pociski z penetracją 606. No tutaj 650, 657. Więc no o 50 więcej. 51 dokładnie. HE-ki nie najgorsze. Swoją rolę spełniają, głównie służą do tego, żeby tutaj moduły kaleczyć i tyle. No i mamy też ATGM, co prawda gorszy, bo jak widzicie obrażenia 768 i penetracja 1253. Tutaj mamy znacznie lepsze, ale są, można strzelać, też czas przeładowania 20 sekund, więc trochę sobie poczekamy. No i teraz jeśli chodzi o trzeci czołg pod względem uzbrojenia, to moim zdaniem jest to no ciężko tutaj to wyśrodkować, no jeśli chodzi o Abramsa, to ma on tylko troszkę gorszą penetrację, ma również hity, ale nie ma pocisków odłamkowo burzących, i to jest jego największy problem, więc tutaj po weak spotach możecie się starać, właściwie musicie strzelać przeciwpancerną amunicją, ewentualnie jak macie dobrego cera, to również z hitów potrafi wejść więcej, ale to naprawdę jest loteria, te często weak spoty są tak małe, że trudno się tutaj dobrze wbić. A Challenger ma o tyle fajnie, że ma on pociski odłamkowo burzące, więc może pokaleczyć, a przeciwpancerną weak spota, ta penetracja 518, mimo że jest najmniejsza, no to i tak daje radę każdemu weak spotowi, więc no spełnia swoją rolę, co z tego, że jest najmniejsza, jak nawet ta największa tutaj penetracja 657 nie jest w stanie ugryźć żadnej blachy, jakie te czołgi tutaj mają, więc no nic to de facto nie daje, poza tym, że te pociski częściej zadają obrażenia pełne, jak właśnie się wbiją w jakiegoś weak spota, najczęściej to widać na Challengerze przy strzale w garnek. Tak co trzeci, czwarty strzał może być za pełne obrażenia, więc całkiem fajnie. No i tak to wygląda pod względem siły ognia, mobilności, zwrotności, opancerzenia, no styl gry może teraz, jak się powinno mniej więcej grać tymi czołgami. No Challenger wybitnie, pojazd typowy do obrony, jest jakiś punkt często uczęszczany, jakaś dróżka czy jakiś teren zabudowany, stawiamy tam Challengera i przeciwnicy się męczą, muszą zbić, jak jest wymaksowany, te 4000 hit pointsów, często nie robiąc mu maksymalnych obrażeń, tylko właśnie dziubiąc go, no to można sobie policzyć, ile tego dziubania tutaj będzie. No on oczywiście też w razie czego może z tego dziubać, może weak spoty przebijać również z tego, więc będzie również gryz. No tutaj większych szarż tym czołgiem się nie zrobi, ale można również nim grać agresywnie, jeśli przeciwnicy umożliwią taką sytuację. No to oczywiście ten czołg jeździ, ma silnik, można go przemieszczać i podczas ruchu niewiele mu praktycznie się zrobi, bo w te weak spoty ciężko przycelować, więc może podjechać, może również powoli objechać, jeśli ktoś nie zdąży się cofnąć na lepszą pozycję, nie ma najmniejszego problemu, zwłaszcza jak idzie na tarcie, prawda, że nie, że jedziemy sami, ale na przykład jeszcze ktoś pojechał
więc mu pomagamy jak najbardziej. Jeśli chodzi o Abramsa, to jest to taki pojazd, który w założeniu miał być dobry we wszystkim, a w niczym słaby. No i tak jest. Tyle, że no, według mnie dalej nie domaga tutaj siła ognia. Zwyczajnie brakuje. Często trzeba się tutaj nim strasznie męczyć. Skupienie celownika i jak najmniejszy celownik jest dla niego niezwykle ważną sprawą. No jak tutaj nam ktoś pouszkadza wizjery, działo, no to cóż, nic nie możemy zrobić, bo zwyczajnie mamy taką, kurczę, taki celownik i nie mamy haeków, żeby chociaż dziubać, więc no, jesteśmy bezużyteczni. Więc no, można go łatwo wyłączyć z gry, ale też może robić jako taka zapora, postawi się go i sporo może przyjąć, sporo tych hitpointów też ma, więc może długo blokować drogę. No i też są gracze, którzy już mają go opanowanego w takim stopniu, że całkiem nieźle potrafią zamieszać, więc na pewno da się, tyle że jest to dosyć trudne po prostu. Jeśli chodzi o Leoparda 2.6, no to na ostatnim filmiku widzieliście, jak można nim właśnie szybko przyspieszyć, zająć jakąś pozycję, okrążyć, oflankować przeciwnika i no dzięki temu ten czołg jest niesamowicie groźny, bo jest to MBT, który jest naprawdę szybki i no, w przeciwieństwie do light tanków, on jak zajmie jakąś pozycję i się wystawi gdzieś przodem, to nie obrywa. No light tank jest na tyle słabo opancerzony, że można go przebijać od frontu, a naszego Leoparda nie za bardzo. Trzeba się postarać, żeby to zrobić. Dlatego no fantastyczne do jakichś raszyków, czołg, jak najbardziej, do szybkiego zajmowania kluczowych pozycji i utrzymywania ich. A podobnie zresztą jest z T90 MS-em. On również w trakcie jazdy, no tutaj strzelenie się w tego X-Spota jest o wiele trudniejsze. Czołg, który jak już zajmie dobrą pozycję, no to jest naprawdę trudnym przeciwnikiem, zwłaszcza jeśli tutaj zakryje sobie dolną tutaj blachę. Może również właśnie gryźć z tego, albo jeszcze lepiej z tego. Zresztą nawet te ATGM-y jak wejdą, no to taka buła za 1000 obrażeń robi swoje. Więc warto od czasu do czasu pomyśleć nad tym ATGM-em, jeśli przeciwnik gdzieś jest przed nami. No i oczywiście jak ktoś się nam wystawi, to te pociski również robią kolosalne obrażenia, więc doskonały czołg do przełamywania właśnie jakichś zgrupowań przeciwnika dosyć sporych. Poza tym właśnie no bardzo trudno go objechać, więc zostawiony sam na sam z jakimś pojazdem typu Krab da sobie spokojnie radę. Tak samo z BMPT. Nie są to dla niego groźni przeciwnicy, jak na przykład dla Abramsa czy Challengera. Im troszkę trudniej jest walczyć z takimi przeciwnikami. Więc ogólnie czołg bardzo dobry, ale też jak źle pojedziemy, wystawimy się na jakiś ostrzał, to możemy bardzo szybko tego pożałować, no bo no, liczba hitpointów tutaj jest naprawdę mała, nawet zwiększona będzie tutaj 10%, to ile to jest, no niecałe tam około 2500 będzie miał, więc nic nadzwyczajnego. I tak wygląda, moi drodzy, porównanie dziewiąteczek. Na razie są tylko 4, bo nie wiem, czy kiedyś będzie więcej. No jak dojdą nowi dealerzy, to oczywiście będzie, a na dzień dzisiejszy wygląda to właśnie tak, jak opisałem. Więc sami musicie się zastanowić, który styl gry, który czołg bardziej odpowiada właśnie waszemu stylowi gry, co jest dla was ważniejsze, czy pancerz, mobilność, przyspieszenie, dostęp do amunicji taką, jaką ma te 90 MS. No bo jak widzicie, każdy czołg ma wady, każdy ma zalety i każdy ma trochę inne zadanie na polu bitwy.
jeśli dobrze wykorzystacie tutaj zalety poszczególnych tych czołgów w bitwie, no to zmaksymalizujecie swoje osiągi, no i rzecz jasna przyjemność z gry. Każdy jest, no, oferuje zupełnie coś innego i wymaga czego innego od gracza. To tyle, mam nadzieję, że materiał okazał się dla Was pomocny. Droga do dziewiątek jest zazwyczaj bardzo długa i fajnie by było, jakby dziewiątka, którą wybierzecie, spełniała Wasze oczekiwania i trud, który no, ponieśliście mozolnie tutaj do tych dziewiątki, człapiąc przez te wszystkie tiery, zdobywając tą całą kasę, to doświadczenie. Dlatego właśnie ten materiał, żeby potem nie było rozczarowań. No pamiętajcie również, że mogą tutaj być, nie wiem kiedy oglądacie teraz ten film, więc spójrzcie zawsze na datę publikacji filmu. Mogą wychodzić różne patche, które coś zmieniają, poprawiają, osłabiają, więc należy również to brać pod uwagę przy tego typu produkcji. Tak więc wielkie dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że materiał był dla Was przydatny. Jak tak, zostawcie jakiś komentarz. Trzymajcie się. Cześć.